powstańmy i wsłuchajmy się słowa Ewangelii. Ewangelii opisującej to wydarzenie, które dzisiaj celebrujemy w Kościele. Objawienie Pańskie. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie. Kochani, pozwólcie, że bardzo serdecznie powitam na naszym spotkaniu naszych zacnych gości, którzy przybyli z Polski. Jest z nami ojciec prowincjał warszawskiej prowincji redemptorystów, ojciec Janusz Sok. Bardzo serdecznie witamy. I dziękujemy, że pomimo wielu obowiązków ojciec znalazł czas i jest z nami, będzie również na spotkaniu w Toronto. Także swoją obecnością, jak zawsze w okresie Świąt Bożego Narodzenia, zaszczycili nas ojcowie z Radia Maryja z Torunia. Ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, witamy serdecznie. Ojciec Jan Król, również z Torunia. Przybył także nasz sąsiad, co prawda z zagranicy, ojciec Jacek Cydzik z Kanady, z Torunia. I pośród też współbraci redemptorystów jest ojciec Waldemar, proboszcz i przełożony wspólnoty redemptorystów Sistro, a radę Matki Bożej Częstochowskiej. Zapowiedzieli również swoje przybycie ksiądz Antoni Dziorek, ksiądz proboszcz Zdzisław Torba z parafii świętego Ferdynanda, ksiądz Piotr Galek, ale obowiązki duszpasterskie nie pozwalają w tym momencie być z nami. Ale już ich serdecznie witamy i na nich czekamy. I jak wspomniałem, są z nami artyści, duet Zajazd, pani Bożena i pan Lech Makowiecki. Bardzo serdecznie witamy również was, kochani, którzy tak licznie się gromadzicie tutaj w tej gościnnej sali na Trzymenów. Teraz oddaję głos ojcu prowincjałom. To myślę, że usiądźmy, nie dlatego, żebym miał tu długo mówić, bo za chwilę
jest zaplanowane, jeszcze nikt nie wie, czy dalej będziemy też na pewno. A za chwilę opłatę, dobrze. Kochani, z radością do Was przybywamy. To nic, ja jakoś przez ten szmer, bo to trzeba się usadzić przecież. Będę mówił. Z radością tu do Was przybywamy i za chwilę Wam powiem dlaczego. Nie wiem, w ostatnim czasie, a może i wcześniej zastanawialiście się, jak ci ojcowie z radia no, dają sobie radę, jak przeżywają te różnego rodzaju trudności, których tak dużo, różnego rodzaju trudności. Pewnie czytacie internet, czy wiadomości z Polski do Was dochodzą, że dzieje się to, tamto, różnego rodzaju czasem takie bardzo poważne sprawy. Osobiście, zwłaszcza teraz jako prowincja, też się nad tym zastanawiam, jak ojcowie dają radę, zwłaszcza ojciec dyrektor, no ale ojcowie pracujący w radiu również. No i tym bardziej się dziwię, dlatego że co pojadę do Torunia, zwłaszcza gdy jakieś tam no, wielkie zawieruchy się dzieją, no to przyjeżdżam tam i widzę co? Ojcowie spokojni, razem zjemy porządny obiad, bo poczęstują. Ojcowie spokojni jakoś tak nie przeżywają. Potem idziemy na kawę, no, zaczynamy rozmawiać. Rozmawiamy oczywiście rzeczowo o różnych tam sprawach, ale zawsze jakieś rozwiązanie znajdujemy. To oni mnie uspokajają, a nie ja ich. No to taki spokojniejszy zawsze stamtąd wracam. I tak sobie myślę, to dlaczego tak jest? No i minęło 2 lata, jak tym prowincjałem jestem, wtedy już w tych 2 latach różne rzeczy się tam podziały. Te włosy to mi wyszły wcześniej, żebyście nie myśleli, że to w ostatnich 2 latach. No to tak podacie. No i wiem, myślę, że wiem dlaczego. Po pierwsze, no na słabe uszy nie trafimy. I to tak myślę i ojcu dyrektorze i pozostałym. Po drugie, no przecież nie tylko złe rzeczy o nas mówią, ale przede wszystkim i dużo więcej dobrych rzeczy się dzieje. I to trzeba zauważać. Przyjechaliśmy tutaj, żeby się ucieszyć obecnością z Wami, spotkać się z Wami, no takiej życzliwości, jak już teraz widzę w oczach. I ojciec dyrektor ledwie się tu dotknął, bo go tam każdy łapie za habit i chciałby uścisnąć rękę, czy ojcowie. No tej życzliwości bardzo dużo doświadczamy i chcę Wam powiedzieć, że ona nam jest potrzebna. No bez tego to byśmy tak spokojnie tej kawy nie pili tam w Toruniu. Właśnie dlatego, że... Tych dobrych słów, a przede wszystkim takich, nawet dzisiaj to słyszałem już parę razy, dobrze, że Wy jesteście, że możemy się razem z Wami modlić, że prawdę można usłyszeć w radiu, czasem bolesną i trudno, ale jednak jest ta prawda powiedziana z szacunkiem do każdego człowieka za to, że jest to radio, które tutaj dociera. Ja sobie zdaję sprawę, jeżdżąc, my jako redemptoryści polscy pracujemy prawie na całym świecie i wszędzie gdzieś tam można spotkać Polaków. Oczywiście Chicago jest wyjątkiem, tutaj ta podobnie jest niezwykle mocna od lat. Czasem ci Polacy, choćby w Rosji, gdzieś tam daleko, czwarte, piąte pokolenie, dumni, że jeszcze potrafią zgromadzić Marię, powiedzieć po polsku, ale tylko tyle. Ale czują się związani z Polską. Tamte grupy Polaków są bardzo malutkie, grupy katolików są w ogóle bardzo malutkie. Do czego zmierzam? Problem ludzi, którzy mogą tracić trochę korzenie. No ja już w zasadzie jestem poza Polską, nie mam do czego wracać, tak mówią niektórzy. Ale tutaj nie jest moja ojczyzna. Czuję się dobrze, niektórzy mówią, bo mam dobrą rodzinę. To jest ważne. Czuję się dobrze i czuję się mocny tutaj, gdzie jestem, bo troszczę się o ojczyznę, bo sprawy ojczyzny interesują mnie i czuję się patriotą nawet, a może przede wszystkim dlatego, że z daleka na te sprawy patrzę, tym bardziej mnie interesują. I wreszcie, co jest ważne, jestem katolikiem, idę do kościoła, spotykam wielu ludzi, którzy myślą tak jak ja i w tej wspólnocie katolików to daje mi siłę. I to mnie umacnia i to mi jest potrzebne. Drodzy, tym wszystkim chcemy się ubogacić. Patrząc na Was, to radio
przeżywa różnego rodzaju trudności. Ojciec dyrektor być może dzisiaj opowie trochę o nich, zresztą wszystkie je znacie. Ale przecież ile wspaniałych spraw się dzieje. To spotkanie w Rzymie, ta pielgrzymka zorganizowana tak, to jest cud, to jest fenomen. No, przeżyliśmy niezwykłe piękne chwile podczas tej pielgrzymki jesienią. Później znów rocznica Radia Maryja i znów takie mnóstwo ludzi i znów słowa Ojca Świętego, kolejny raz już skierowane do nas z błogosławieństwem i z podziękowaniem za to, że istniejemy. I to wszystko nas niesie i umacnia. Wasze wsparcie nas umacnia, ale też świadomość, że Radio Maryja to jest głoszenie Ewangelii. Nie skupiamy się na tym, co nam dokucza i co nas gniecie, ale to, że Ewangelię trzeba głosić. Odważnie, z miłością, z radością zapewniamy was, redemptoryści, ja zapewnię w imieniu tych ojców pracujących w radiu, ale też wszystkich redemptorystów, bo jesteśmy tutaj zgodni, zjednoczeni i tu jest nasza siła, że my redemptoryści trzymamy się razem, jak wszystkie zakony, no ale tutaj w Radiu Maryja redemptoryści pracują. Nie skupiamy się na tym, że wiarę nam mieje w oczy, tylko że Ewangelię trzeba odważnie głosić. Zapewniamy was z całego serca, że będziemy trwać wiernie przy Panu Bogu i zawsze będziemy blisko ludzi, blisko waszych spraw, gdziekolwiek na świecie rozsiany. Bo wiemy, że tego każdemu człowiekowi potrzeba. Czego wam życzyć, drodzy? Bo dzisiaj za chwilę będziemy sobie składać życzenia. Ale może tego, żebyśmy wszyscy, gdziekolwiek jesteśmy na tym świecie, byli dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Ale żebyśmy też mieli więcej powodów do radości, że ta Polska jest dobrze gospodarzona, prowadzona. O to się modlimy, życzmy sobie, by tak się działo. By w naszej ojczyźnie dobrze się działo. Pośród nas, Polaków, w różnych miejscach gromadzących się w świecie, by też było dużo zgody i pokoju. Wzajemnej zgody i pokoju. Życzę wam tego z całego serca. Niech Pan Bóg w tych waszych codziennych sprawach rodzinnych też wam błogosławi. Szanowni Państwo, otóż prowincja dał mi mikrofon, to znaczy, że mam się odezwać. Dziękuję serdecznie. Ja życzę wszystkim. Pierwsze, żeby wam zabrakło nigdy chleba. Wam, a nie waszym dzieciom, najbliższym. Żeby w Polsce też nie było głodu. Chociaż w Polsce w tej chwili co piąte dziecko nie ma jednego, minimum jednego posiłku ciepłego pod sercem Europy i to według badań, ja to nazywam tych weżmów. Także to nie są jakieś badania niezależne. Życzę, żeby wszyscy mieli chleb, żeby mogli się rozwijać dobrze i pewno wy jesteście wszyscy dla chleba, dla wolności, dla chleba. Tak się to stało. Tak, ale życzę też, żebyśmy byli jedno. Można się różnić. Na przykład ja się różnię z panem komandorem tym, że on ma wąsy, a ja nie. Prawda? Chociaż fryzury mamy podobne. Tak. Ale co? Możemy się różnić, ale jednoczymy się wokół prawdy, wokół dobra. A nas jeszcze Chrystus jednoczy. Nasza historia nas jednoczy. Jest tak dużo spraw, które nas jednoczą i warto, jak z ludźmi rozmawiamy, to nie od razu patrzeć, ach ten taki, to zobaczmy. A co ma jeszcze, co my mamy razem? I tu się zaczyna dialog, prawda? Za wszystko wam dziękuję. Za wasze świadectwo wiary, za świadectwo miłości do Pana Boga, do Ojczyzny, do Kościoła, do ludzi. Za wasze ewangelizowanie właśnie w ten sposób. Dzisiaj jest gwiazda. Męcy zobaczyli gwiazdę. I poszli za tą gwiazdą. A Pan Jezus mówi, jak się mówiłem, koło świętego Stanisława. A w naszych czasach, wtedy jak tak samo jak powiedział uczniom, mówi, wy jesteście światłem świata. A więc światłem prowadzącym cały świat do Pana Boga. W Stanach Zjednoczonych też trzeba ewangelizować. Najpierw siebie, a później najbliższych i również Polaków trzeba ewangelizować. Trzeba ewangelizować, bo nawet to, ile procent przychodzi do kościoła, to nie ile już nam mówi.
jeżeli przychodzący do kościoła cię nie kochają Chrystusa, jak nie kochamy, a życie leci, prawda? I staniemy przed Panem Bogiem. To nie dlatego mamy kochać, żeby się bać Pana Boga, ale jak jest miłością, to miłość nie odrzuca. Życzę tego, że przez Państwa i dziękuję bardzo za te wszystkie lata, od samego początku, od tego momentu, gdy zaistnieliśmy na stacji Pana Migała. Zdaje się, już nie żyje, tak? Żyje czy nie? Ale siostra żyje, czy żona, nie wiem, czy córka, ale tak, pamiętam, bardzo, bardzo kulturalny człowiek. Za to dziękuję i dziękuję za każdy przykład, za wszelkie dobro, od samego początku każdemu. Tylko tak możemy coś zrobić razem, tak jak w zgromadzeniu. Naprawdę my byśmy tego nie zrobili, gdybyśmy nie byli razem. Jest taki walec, że no, i wyobraźcie sobie, zgromadzenie trzyma razem. Każdy prowincjał i obecny też, który właściwie, no nie wiem, czy jest prowincjałem, zaraz wam powiem dlaczego. Przecież taki studenci tu trochę. Prawda? Nie student? Ale na pieczątkę, ja sobie brodę zapuścił. Mówię, że brodę sobie zapuścił. No, i ma już, kiedy już doktorat zrobił. Także, no. I z czego? Czy bardzo dziękuję. Czy pan, proszę pan, szczerze, może pan. Ale z gadulach nie jestem najlepszy. Ale z czego? Pana zapytałem. Teologii. Patriot jest bardzo z muzyki. Muzykolog. Ojciec. Oprócz teologii jeszcze muzyka. No i pewnie jeszcze inne rzeczy. Inne rzeczy. Proszę Państwa, wszystkim dziękuję serdecznie. Na przykład Panu Węgrzynowi dziękuję za przykład, między innymi przykład umiłowania ojczyzny. Naprawdę. Parę lat temu spotkaliśmy się nie w tej sali, w innej. Nie wiem gdzie. Ona była taka trochę inny układ miała. Tak, tak. I Pan robi wspaniałe rajdy katyńskie, ale nie tylko katyńskie. Wspaniałe rzeczy robi w Polsce, budzi patriotyzm. To jest coś niesamowitego. Dobrze i Pan i przyjmujmy razem Aleluja i do przodu życzenia złożymy. Wszystkim zdrowia. Jest tutaj też, muszę powiedzieć, siostra księdza arcybiskupa i szwagier księdza arcybiskupa Leszka Sławoja Głodzia. Ksiądz arcybiskup przed chwilą rozmawialiśmy z nim razem i bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie tylko on, inni biskupi też. Rozmawialiśmy też jeszcze z godzinę temu z księdzem biskupem Edwardem Frankowskim. Bardzo gorąco pozdrawiam. Zresztą każdy z nich, gdybyśmy. Ksiądz arcybiskup Głódź serdecznie, prawda? Ale jest też, widzę, gdzie zaraz, ale widziałem siostra świętej pamięci pana Moskala. Stolik 17. Gdzie to jest ta osoba? O, pięknie! A jeżeli pan wygląda, puszcza to wszystkim. Nie wiem, na to jest wszystko, ale chcę Zbigniewowi szczególnie i za współpracę z nim. Bardzo dziękuję. Wybrałem wielką robotę. Wielką robotę. Siostrę moje, tak jak siostrze Brunonie i siostrze, która była bardzo dobra dla mnie, nie tylko dla mnie, ale dla innych. Gdy często bywałem i w Rembertowie, tam gdzie drukarnia, była przełożoną tam siostra Aniceta. Nie mylić, nie mówić Anicenta, tylko Aniceta. Szczęść Boże. Kochani, spotkanie opłatkowe. Przed każdym jest opłatek. Teraz w gronie, jak siedzimy przy stole, połammy się opłatkiem, złóżmy sobie życzenia. Te ciepłe słowa, które zawsze powinniśmy wypowiadać względem siebie, dzieląc się wiarą jak chlebem, dzieląc się też miłością.
wszystko. Bo jego tylko ma. Serdecznie życzymy, czy w Polsce, czy w Chicago, czy jeszcze gdzie indziej. Ale rodzinę, to zdaje się, już mamy, prawda? To jest rodzina Radia Maryja. I całą tę rodzinę serdecznie pozdrawiamy. Thank you.
teraz wszyscy razem pierwszą zwrotkę. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Ameryka jest ojczyzną rock'n'rolla, więc mam nadzieję, że teraz się wszyscy włączą. No bo kolędy wiadomo, mogą być dwojakiego rodzaju, prawda? Kołysankowe, u Dycina zasypia w żółweczku, jeśli zimno, ckliwie się robi jakoś tak. I kolęda może być radosna, bo Bóg się rodzi i są powody wyłącznie dla radości. I teraz będzie właśnie pójdźmy wszyscy do stajenki. Pójdźmy wszyscy do stajenki, rock'n'rollowa wersja. Mam nadzieję, że pójdziemy tak, że aż naprawdę iskry płyną spod butów. Gotowi? Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Teraz wszyscy klaszczą, równo! Hej, hej! Witaj dzieci, lecz to człowie, wyznajemy Boga w tobie. Coś się narodzi tej nocy, byś nas wyrwał z czarka mocy. Coś się narodzi tej nocy, by nas wyrwać z czarka mocy. Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony. Raz ojca przed wieku wiekiem, a teraz matki człowiekiem. Raz ojca przed wieku wiekiem, a teraz matki człowiekiem. I pierwsza zwrotka. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego. 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 Teraz powtórzyłem, że się radujecie z Narodzenia Pańskiego. Przedstawimy kolejną balladę z kolejnej płyty. Ballada nosi tytuł Hymn o Domu. Hymn o Domu pochodzi z płyty pod tytułem Katy 1940. Hymn o Domu opowiada, jak już mówiłem wcześniej, nie o czterech ścianach i o dachu. Hymn o Domu opowiada również o czymś więcej. W naszym wspólnym domu, o Polsce. Teraz kawałek tej Polski widzę tutaj, w Chicago. Z płyty Katyń 1940, Hymn o Domu, z dedykacją dla was. Tam jest również zwrotka poświęcona emigrantom. Hymn o Domu. Na rozstajach obiegu dron stoi dom, jego na ścianę czerwony dach. Wrota uchylone zawsze wiodą dom i cały ogród
tobie łza. Przyszło razem żyć wszystkim nam i plon wpierać naszych ból. Gościu utrudzonych drogą, zobacz sam, u progu czeka lepiej. Zawsze wtedy, gdy nad głową chmury i na trwody głośno bije dzwon. Kiedy dużo pocałek stare mury, wspominamy nasz rodzinny dom. Rozprawiany tyle razy, ścierany w tył, twierdzą nam bywał zdrady czas. Jak z popiołów Feniks wstawał, by znowu żyć i swoją siłą wspierał nas. Nawet kiedy deptać przyszło, czasem gdzieś pod obcym niebem, obcy blu. Światło okien każdej nocy paliły się, wyjść na przegrybę, znaleźć tu. Zawsze wtedy, gdy nad głową chmury i na drzwi głośno bije dzwon. Kiedy drżą w posadach stare mury, wspominamy nasz rodzinny dom. I na trwaniu głośno bije dzwon. Kiedy drżą w posadach stare mury, wspominamy nasz rodzinny dom. Tak przez tysiąclecia będzie trwał stary dom, miłości jakiej uczył nas Bóg. Gościnny tak, dziś teraz cała wielu kiedy rękawiczka albo nity z jakody kawałeczek spycka. Więc grajcie, śpiewajcie znów małemu, małemu. Ale teraz to mam zagrał synek. Synek! Kiedy masz roków? 9 lat. Byłeś do koło niebiesy? Pięknie. No to synek gra. A co jeszcze umiesz grać? No to jeszcze synek zagrał mizerna cicha. Tak.
Pięknie, Szymek. A zagulasz nam jeszcze w roku? No to Szymek, teraz bijemy brawo za granie na Szymka. A teraz Szymek jeszcze zakończy. Dobra? Śpiewamy w murowanej piwnicy, tańcowali zbójnicy. Kazali sobie nie grać, nie do noski skoś grać. No, ojciec Jacek ci przyczy na szczypce. No, bijemy brawo Szymkowi. Brawo Szymon! W murowanej piwnicy, tańcowali zbójnicy. Kazali sobie nie grać, nie do noski skoś grać. Kazali sobie nie grać, nie do noski skoś grać. Za nas, hej, za nas, bierz żadnych chłopców z sobą was. Jest wtedy zigdecych biol, co wysyra trochę dol. Jest wtedy zigdecych biol, co wysyra trochę dol. Hej, a hip, pięknie Szymon, nie no. Szymon, brawo na Szymona! No chcesz umysz, szanuj tu mnie, pojedziemy razem do mnie. Na tym pustu tarpać będzie dobrze, kieśle razem jedzie. Pięknie Szymon, brawo dla Szymona. Brawo dla Szymona, jest talent.